Bardzo, panie senatorze. Pani marszałek, panie ministrze. Ja chciałem w związku z tym dopytać jednak do tej sprawy, bo oczywiście cieszę się, że te wszystkie rozwiązania, które pan planuje i chce wprowadzić, one są naprawdę atrakcyjne i mam nadzieję, że one zostaną rzeczywiście wprowadzone. Ale ten proces, jaki państwo tutaj proponujecie, ma się trwać do roku 2022, prawda? Czyli to jeszcze 2 lata. To pewnie jest niedużo i dużo, dla jednych będzie to mała, a dla niektórych to dalej odległa perspektywa. Ale czy to oznacza w praktyce, jeżeli będą wprowadzone te rozwiązania, czy przedsiębiorca będzie mógł się składać tą deklarację w taki sposób, jak to było proponowane w tej dotychczasowej ustawie, że to Urząd Skarbowy za przedsiębiorcę wypełni także to wstępne, tą wstępną deklarację, ten mały przedsiębiorca, firma jednoosobowa prowadząca działalność gospodarczą, czy jednak będzie musiał, mimo że elektronicznie, ale przygotować tę deklarację tradycyjnie, czyli samodzielnie. I bo przecież no, 2 lata temu chyba, czy 3 lata temu, gdy uchwalaliśmy tę ustawę, którą w tej chwili państwo uchylacie, to jednak to było pokazywane, to rozwiązanie, jako ogromny sukces i że to będzie to, co ułatwi i uprości życie obywatelom nieprowadzącym działalności gospodarczej i to się stało, ale i także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Czy w ogóle państwo zmieniacie koncepcję, tą propozycją, którą pan mówi? Poza tym, skoro po co przypiszemy, uchwalamy ustawy, skoro pan mówi, do tego w ogóle jest niepotrzebna ustawa, to będzie można zrobić w wyniku jakby oświadczeń i deklaracji administracji skarbowej. To może jest więcej takich ustaw, które my po prostu nie powinniśmy w ogóle uchwalać, tylko wystarczyłoby po prostu normalnej administracji. Ale to jest jakby pewnie drobny komentarz, raczej a to pytanie jest tak, jak postawiłem je na początku. Panie ministrze.